Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Elir i są to informacje przeznaczone dla świnkowiczów, ogólnie dla ludzi, którzy chcieliby pomóc. Słuchajcie, Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim wyszło z inicjatywą, może tak, najpierw zacznę od tego, czym stowarzyszenie się zajmuje dla osób, które o tym nie wiedzą. Słuchajcie, Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim zajmuje się ratowaniem, leczeniem i szukaniem nowych domów dla świnek morskich. To są najczęściej świnki, które są w stowarzyszeniu nazywane laboświnkami. Na przykład to są świnki, które zostały zabrane z laboratoriów, gdzie były na nich testowane różne specyfiki. Są to również świnki, które zostały uratowane z pseudohodowli, na przykład tak jak nasz Bysio został uratowany z pseudohodowli, miał skończyć jako pokarm dla węża. Są to świnki, które są na przykład znajdowane na ulicach, wyrzucone, wykupowane na przykład ze sklepów zoologicznych, gdzie te sklepy nie zapewniały odpowiednich warunków tym świnkom i po prostu stowarzyszenie zajmuje się właśnie poprawieniem życia tychże świnek. Słuchajcie, w stowarzyszeniu działają tak zwane domy tymczasowe. Domy tymczasowe zajmują się, powiedzmy, przechowywaniem świnek do czasu adopcji. Niekiedy jest to, powiedzmy, parę tygodni bądź okres, powiedzmy, kwarantanny, do czasu nawet paru lat, tak się przynajmniej wydaje. Pewnie niektóre świnki zostają w takich domach na stałe. Dlatego Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim wyszło z inicjatywą stworzenia wirtualnych adopcji dla osób, które chciałyby na przykład pomóc, ale nie są w stanie na przykład adoptować takiej świnki, bo nie mają miejsca, nie mają czasu. I dlatego ja się teraz przełączę na inną scenę i powiem, o co chodzi. Słuchajcie, moi drodzy, jak widzicie, są tutaj wirtualne adopcje. Mamy opis tego, czym zajmuje się Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim. I tak jak tu jest napisane, trafiają również świnki, które nie znajdą nowego domu i pozostaną na zawsze w domu tymczasowym, ponieważ są tak chore, że potrzebują nieustannej opieki, czasu i troski. Stowarzyszenie nie wyda wam świnki morskiej, która jest chora, więc taka świnka zostaje w takim domu na stałe. Domy tymczasowe to są osoby prywatne, tak? Powiedzmy, tak jak ja z Marą zastanawialiśmy się, żeby zostać takim domem tymczasowym w przyszłości. Niestety obecne warunki nasze nam na to nie pozwalają. Tak nasze świniaczki dwa, które są finansowo nas, że tak powiem, wykańczają, to w przyszłości, jeżeli byłaby taka możliwość, że będziemy mieli te pieniążki, również chcielibyśmy się zająć takim domem tymczasowym, ale na ten moment nie mamy takiej możliwości. Natomiast, tak jak tutaj chcę powiedzieć, domy tymczasowe to są prywatne osoby, które poświęcają swój czas, niejednokrotnie prywatne fundusze na opiekę nad świnkami morskimi, które trafią do was, jeśli oczywiście zdecydujecie się je adoptować. Tak samo wkładają pieniążki w leczenie. Stowarzyszenie w jakimś tam stopniu pewnie próbuje takim domom pomagać. Wiadomo, niestety fundusze są ograniczone. Bądź to 1% podatku, jak było w jednym moim poprzednim materiale informacyjnym, bądź właśnie z taką inicjatywą, która jest teraz. Na jakiej zasadzie to działa? Działa to na zasadzie, że każdy, kto będzie chciał wspomóc dom tymczasowy, będzie mógł ją adoptować wirtualnie i przekazywać jakieś tam pieniążki na leczenie i jedzenie dla takiej świnki. Słuchajcie, bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajna, tak? Jak zostać
takim świnkowym opiekunem, no musimy po prostu wejść na stronę, którą tutaj widzicie. Ja ją umieszczę w linku. Mamy regulamin, mamy świnkową przystań i zostanie możliwość zostania wirtualnym opiekunem. Wszystko jest bardzo fajnie opisane. Także jeżeli macie możliwość i ochotę, to jak najbardziej zachęcam do wzięcia udziału w tej akcji, bo świnki morskie, wbrew pozorom, to są stworzonka bardzo, bardzo uczuciowe, bardzo się przywiązują do swoich opiekunów, bardzo potrafią się fajnie odwdzięczyć. Nie chodzi mi tutaj o obsikanie, bo to jest jakby efekt uboczny, ale bardzo fajnie potrafią umilić czas, bardzo są wbrew pozorom energiczne i życiowe, pod warunkiem, że mają towarzystwo drugiej świnki. To potrafią odwalać no niesamowite rzeczy. Niestety nie udało mi się nagrać w dobrej jakości, ale pokażę wam, jak wygląda danie jednego selera naciowego dwóm świnkom. Ale to nie o to chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że jeżeli macie pieniążki, chcielibyście pomóc, to jak najbardziej zachęcam do wzięcia udziału w tej inicjatywie. No dobrze, moi drodzy, w tym momencie ja się z wami żegnam. To by było wszystko z mojej strony. Oczywiście ten materiał, który wam pokazywałem z tej strony, link będziecie mieli na dole w opisie do tego tematu, do tej konkretnej zakładki. Oczywiście zachęcam do logowania się, do rejestrowania się na tym forum. Jak zawsze bardzo fajne artykuły są, można poczytać o różnych świnkach, są różne porady. My również z Marą korzystamy z tego forum. Swoją drogą jeszcze taka szybka informacja. Słuchajcie, jest loteria na świnkowym forum pod tytułem Daj piątaka na świniaka. Są do wygrania różne tam pierdółki dla świnek, artykuły i tak dalej. Oczywiście loteria polega na tym, że za 5 zł kupujecie jeden los. Im więcej dacie pieniążków, tych 5-złotóweczek, tym więcej losów kupicie, ale to już dokładniej musicie sobie sami poczytać, co tam jest, bo ja w to, szczerze powiedziawszy, nie wchodziłem, a teraz mi się tak przypomniało, więc szybko postanowiłem tą informację wam przemycić. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle i ja się w tym momencie z wami żegnam i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie dać świnkom sianka. Na razie.